Bolały się przyprawy, bolały się sosy, a w powietrzu unosiły się piękne aromaty. Do pojedynku o tytuł mistrza tajskiej kuchni stanęli aktor i sportowiec. Co z takiej kulinarnej mieszanki wynikło, o tym Magdalena Bober. Kilka dni temu swoją wrześniową walkę bokserską we Wrocławiu zapowiadali Adamek i Kliczko. Dziś na kulinarnym ringu patelnie skrzyżowali Robert Gonera, który smażył krewetki w cieście kokosowym. Powoli właśnie zbliżamy się do procesu obróbki termicznej. I mistrz świata w tajskim boksie Paweł Jędrzejczyk, który przyrządzał szaszłyk z łososia. Staram się, żeby to jak najlepiej wyglądało. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Panowie przygotowali potrawy z przepisów, które otrzymali 15 minut przed konkurencją. W ruch poszły przyprawy, wyselekcjonowane warzywa, ryby i owoce morza. Walczący zasmakowali w rywalizacji. Sędzią walki był krytyk kulinarny Robert Makłowicz. The winner is... Nie da się powiedzieć, kto wygrał. Obaj panowie wygrali. Tajską kuchnię znam sprzed wielu, wielu lat, kiedy pomieszkiwałem na Jordanii, w Amsterdamie, w takiej dzielnicy. I była to najlepsza tajska restauracja, jaką mi się zdarzyło odwiedzić. I od tamtej pory szukam w różnych miejscach na świecie podobnego smaku. Potrawę przyrządzałem pierwszy raz, szczerze mówiąc, ale w Tajlandii byłem wielokrotnie i miałem okazję jadać tamtejszą kuchnię bardzo często, także podglądałem, a ona jest bardzo prosta w przygotowaniu. Potrawy zostały zlicytowane, a pieniądze przekazane wrocławskiemu zoo. Ogród zbiera pieniądze na ochronę małp człekokształtnych. Prosta rzecz, no któż ma pomagać naszym braciom mniejszym, jeśli nie my, człekokształtni, myślący. Wrocław, Magdalena Bober.